Varanasi, jedno z najstarszych miast świata. Każdy wyznawca hinduizmu pragnie dokonać swojego żywota właśnie tutaj, z nadzieją, że jego ciało zostanie spalone, a prochy wrzucone do świętej rzeki Ganges. Na ulicach miasta żyje wiele starszych i schorowanych ludzi, którzy przybyli do Varanasi, aby umrzeć w najświętszym miejscu w Indiach. Mówi się, że Varanasi to kwintesencja Indii, którą można albo pokochać, albo znienawidzić. Indie ogólnie są kolorowym krajem, ale tak kolorowego miasta jak to, to jeszcze nie widziałem. W ogóle co tutaj teraz się dzieje? Jakiś pokój. Chodzimy po tym mieście od godziny i już się bardzo dużo dzieje. Ale taka ciekawostka, że jest naprawdę troszeczkę odrobinka bardziej czysto niż w Agrze Delhi. Odrobinka ulic. Ja bym powiedział mniej nawet, ludzi że sporo tutaj, no. Powiedziałbym, że sporo czyściej. Miejsce, w którym właśnie się znajdujemy, największe, w zasadzie najbardziej skrajne emocje wzbudza społeczność zwana Agori. Jest to ascetyczny ruch, sekta w zasadzie, której celem jest ucieczka duszy z nieskończonego cyklu ponownych zmartwychwstań duszy, czyli tak zwanej samsary, poprzez wykraczanie poza wszelkie życiowe tabu. Na przykład jednym z wielkich tabu każdego człowieka prawdopodobnie jest zjedzenie ludzkiego mięsa, tak? Oni muszą się wyzbyć tego typu strachu, dlatego żyją często na cmentarzach, pośród zmarłych, bardzo blisko obcują z tymi zmarłymi. Generalnie społeczność ta jest tutaj bardzo poważana, mimo tego, że wśród wielu ludzi wzbudzają strach. Wielu wierzy, że mają nadludzkie moce, są w stanie przewidywać przyszłość, leczyć rany, leczyć choroby. No niestety wokół tego też urósł pewien biznes, bo wielu ludzi, wielu z kamerów podszywa się pod Agori po to, żeby na turystach wyłudzać pieniądze. Między innymi jeden pan tak jest za nami. Każdego dnia masa ludzi z całego kraju przyjeżdża tutaj właśnie do Varanasi po to, żeby zażyć kąpieli w Gangesie, która, jak wierzy się tutaj, jest oczyszczająca, pomaga oczyszczać duszę z grzechów. Dlatego co chwila można spotkać właśnie kąpiących się w tej, w sumie chyba najbardziej zanieczyszczonej rzece kraju, a może nawet świata, aby ten rytuał oczyszczenia, czyli tak zwana ablucja, wykonany został poprawnie. Należy w odpowiedniej kolejności umyć się przy 5 najważniejszych w mieście gatach. Gaty to są te takie schodki właśnie, po których chodzimy, na których każdego dnia odbywają się dziesiątki rytualnych spaleń. Tysiące wyznawców hinduizmu marzy o tym, żeby dokonać swojego żywotu właśnie w tym mieście, dlatego dochodzi nawet do takich sytuacji, że wielu ludzi już na skraju życia, wiedząc, że to są ich ostatnie dni lub tygodnie, przyjeżdża tutaj i nawet jak nie mają pieniędzy, to w prostu leżą gdzieś na ziemi pod ścianą i tak czekają końca swoich dni. Ludzie tutaj kompletnie się nie przejmują zanieczyszczeniem tej rzeki. Kąpią się w niej, biorą tutaj, gotują na wodzie z tej rzeki. Piją nawet niektórzy. Piją nawet, chociaż myślę, że to jest już skrajnie nieodpowiedzialne. Weszliśmy na jakiś placek, na którym jest pełno miseczek poustawianych w równych odstępach. W środku jest woda. Prawdopodobnie coś jest. Prawdopodobnie woda z Gangesu, a w środku coś jest. Ten pan coś podkłada, widzisz? Patyk. Patyk do ucha taki coś. Taki wygląda jak taki żółty patyk do ucha. Dotarliśmy właśnie do najświętszej gaty w całym mieście. W rytuałach brać udział mogą jedynie mężczyźni, z tego względu, że uważa się, że kobiety są zbyt słabe emocjonalnie i mogą się rozpłakać, co przynosi pecha. Zazwyczaj taką główną postacią w czasie pogrzebu jest najstarszy syn zmarłego. Jeżeli nie ma najstarszego syna, jeżeli nie ma syna, to wówczas tę rolę przejmuje kapłan. Też w ogóle ciekawe i mega smutne, że tak naprawdę to, w jakim stopniu zostanie spalone ciało zmarłego, zależne jest od tego, jak bardzo zamożna jest
rodzina, bo trzeba kupić drewno. No im lepszej jakości drewno, tym droższe. No i żeby kupić odpowiednią ilość drewna na spalenie całego ciała w 100%, to stać jedynie na nielicznych. Są nawet takie przypadki, że ludzie po prostu całe życie odkładają na to, żeby uzbierać na drewno tutaj na właśnie takie spalenie rytualne nad Gangesem. Mega przykra sprawa. They want to arrange for photo. No photo? Lelelea. We're going up. You can go up. You want to make some photo? No, thank you. We don't need. Thank you. Uważaj pod nogi, nie? Chala, chetu, dhire, chala. Can make permission honors there. Chodź tam lewo. All the honors. Tam. Czemu? Tam. A co mówi? Czy możemy zapytać pozwolenie na robienie zdjęć? Przecież biznes też robią na robieniu zdjęć tutaj. Gdzieś tego już jakby zwłok ten przynieśli, namoczony już w tej rzece. Zwłoki wykąpane już w rzece, tak? Namoczone, wykąpane. I teraz będę chyba go wyciągali i kładli do palenia. Też tak, prawda, że to 200, od 200 do 400 osób palą dziennie? Może nawet więcej. Ale jednak teraz poczułam taki trochę słodkawy zapach, wiesz? I to myślisz, że po tych zwłokach? Ja nie czuję. Słodkawy czujesz? Nie. Takim włosem nawet trochę pachnie. Chociaż czytałam o tym, że im włosy ogolne, żeby zapachu nie było. Tak. Aż mi się pizza chciało bardzo, wiesz? Chyba też? Od tego dymu. Wzdłuż uliczki ułożone są stosy drewna. Kilogram takiego drewna kosztuje 1600 rupii. No i żeby spalić całe ciało, potrzebne jest aż 300 kilo takiego drewna, więc no niewielu stać na to. Ale są tutaj fundacje, które pomagają zbierać to drewno dla najbardziej potrzebujących. My też uiściliśmy taką donację, pan tutaj nam opowiedział sporo rzeczy. Dołożyliśmy swoją cegiełkę. Generalnie nie podoba mi się do końca ten proceder. Śmierdzi mi to skamem trochę. No ale cóż, ciężko jest się opędzić jednak czasami. Ale mówił też ciekawe rzeczy, więc mam nadzieję, że poszło to na słuszny cel. No jest to bardzo istotne miejsce, przyjeżdża tutaj masa ludzi, masa też turystów, tak, zainteresowanych całym tym procesem, ale niestety jest też masa ludzi, którzy chcą robić na tym po prostu biznes, tak, na śmierci i tak dalej. Między innymi na przykład ci podrabiani agorii, czy inni wykorzystujący niewiedzę przyjezdnych. Też to, że na przykład, nie wiem, w ogóle nie możesz nagrywać, nie możesz robić zdjęcia, ale jak już zapłacisz, no to możesz robić zdjęcie i nagrywać. No jeśli to jest tak, jak oni mówią, czyli że w momencie, kiedy te pieniądze się przekazuje, to one idą podobno na drewno dla tych potrzebujących rodzin, tak? Jeśli tak jest faktycznie, to jeszcze okej, ale pytanie właśnie, ilu jest takich ludzi, którzy chodzą i opowiadają tutaj takie historie, a potem tak naprawdę biorą te pieniążki dla siebie do kieszeni, nie? No nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, tak? Ten człowiek, z którym my chodziliśmy, który nam opowiedział, powiedział, że jest wolontariuszem w hospicjum, ale czy tak jest naprawdę, no nie wiem. Nie wiem, ciężko stwierdzić, więc sami rozumiecie, nie? Odróżnienie prawdy od fikcji jest tutaj szalenie trudne. Jesteśmy w najbardziej popularnej miejscówce z lasy w całym mieście, nazywa się Blue Lassi. Mają tutaj no, kilkanaście lub kilkadziesiąt nawet różnych rodzajów lasów. Dużo ocen na Google, więc nas skusiło. Wzięliśmy wersję jabłkową. Ja lubię ogólnie lasy, więc mogę polecić. Kultowa miejscówka, będąc w Varanasi, chyba warto odwiedzić. Ciekawie wygląda życie w tych wąskich uliczkach tutaj. Co rusz ktoś coś gotuje, czy to lasy przygotowuje, czy to jakieś jedzenie, czy to sprzedaje na jakimś straganie religijne gadżety. Wiele z tych pomieszczeń to są po prostu domy ludzi. A
Zaczynamy kolejny dzień w Varanasi, w najświętszym mieście Indii. Aczkolwiek dzisiaj już jesteśmy bogatsi o pewną dozę nowej wiedzy i wiemy, że jest to również miasto pełne skamerów i naciągaczy. Niestety wczoraj nieświadomie daliśmy się naciągnąć jednej z grup takich paramafijnych, która tutaj krąży i próbują ludzi naciągnąć na to, żeby ci kupili drewno na te stosy no, takiego spalania. Na palenie tych biedniejszych, kogo nie stać. No. I my niestety właśnie daliśmy się naciągnąć i daliśmy 1000 rupii. Wczoraj jeszcze nie byliśmy pewni, czy to jest na pewno naciągacz, ale dokształciliśmy się trochę z internetu i tam jest w sumie mnóstwo artykułów o 9, czy 12, czy 10 najpopularniejszych skamach tu w Varanasi i właśnie to pojawia się w każdym. No i właśnie prawdopodobnie po prostu daliśmy się no oszustowi wczoraj. Naszą misją na dzisiaj jest to, żeby nie dać się już naciągnąć. Czy nam się uda? Nie, ja już się nie dam. Nawet jak będziemy mieli, musieli komuś zapłacić, to nie zapłacimy. Jesteśmy na najpopularniejszej gacie, tam gdzie palą zwłoki. I z takich ciekawostek wam powiem to, że tam na samej górze palone są taki z najwyższych kast, taka wyższa kasta tam jest palona. A tu na dole taka już średnia i te ludzie, co ich palą, pomagają, to taka kasta jest nietykalna. Dzieci, kobiet w ciąży i ludzi ukąszonych przez kobra nie palą, dlatego że uważane jest, że dziecko jest samo w sobie już czyste, kobieta w ciąży też jest czysta, bezgrzeszna, a kobra jako, że jest uważana za świętą u nich, to osoba ukąszona przez kobra też jest święta. Choć dla mnie to jest trochę dziwne, dlaczego jakby po śmierci to nie jest tak, że każdy jakby jest, już musi być jakby na tej samej półce, bo każdy umarł. O nich i tak jest tak, nawet po śmierci ludzi, jest przy spalaniu jest tak, że ktoś jest wyższy, ktoś jest niższy i jeszcze niższy, ten niedotykalny, co najbrudną powiedzmy pracę wykonuje według nich, nie? I oni nie mają żadnych praw nawet po śmierci, nie? No. Ja to na przykład jestem, powiem szczerze, zawiedziony trochę tym miejscem, bo myślałem, że tu będzie panować taka mistyczna atmosfera, takiego spokoju, ukojenia, świętości. A to, co otrzymujemy, to jest po prostu jeden wielki bazar i próba oszukania jak największej ilości naiwniaków, tak? Wszystko w tej właśnie religijnej otoczce i wykorzystywanie tematu śmierci i cierpienia do tego, żeby napychać sobie portfele przez tych cwańszych. No ale tak naprawdę już jesteśmy w tych Indiach przez tydzień czy półtora. W sumie widać, że to są cwaniaki, nie? Że ten naród to jest po prostu naród cwaniaków, nie? W rejs po Gangesie. Punkt obowiązkowy w tym mieście. Aczkolwiek to też jest często domeną naciągaczy organizowanie tych kursów. Bo my teraz zapłaciliśmy 400 za pół godziny, co i tak jest zawyżoną ceną w stosunku do tego, co powinniśmy. Ale często oni chcą kilka tysięcy rupii za godzinę czy za pół godziny jazdy. Ale my wynegocjowaliśmy stawkę lepszą. To, że już kolejna osoba, nie? Powiedziała do mnie, że jestem podobna do ich dziewczyn tutejszych. Nie wiem, czy to jest komplement, czy to jest nie komplement. Coś w tym musi być. Coś w tym musi być. Płynęliśmy do tej gaty krematoryjnej. Pierwsze co widzimy to, że jest tutaj już dużo większe zanieczyszczenie. Widać dużo popiołów w wodzie i kwiatów i innych rzeczy, które wpadają razem z ciałami. A oprócz tego widzimy też ludzi, którzy mają takie zajęcie, że szukają po prostu kosztowności przy brzegu. Bo często te ciała są wrzucane do wody razem z jakąś biżuterią, kosztownościami i oni się parają właśnie poszukiwaniem tych pozostałości. Rejs możemy uznać za zakończony sukcesem. Do wody nie wpadliśmy, więc jest wszystko cacy. Sesja fotograficzna nad Gangesem też zaliczona. Można umierać. Z
Znajdujemy się w mieście Shiwy i wierzy się, że to właśnie on jest odpowiedzialny za ciężki los niedotykalnych, czyli osób z tej najniższej warstwy społecznej. Wedle legendy, przed tysiącami lat, Shiva, spacerując tutaj w okolicy Gangesu, zgubił część biżuterii. No i jeden właśnie z tych niedotykalnych znalazł to i zachował dla siebie. Wściekły Shiva w ramach kary po prostu skazał ich na wieczność, na taki los, i oni żyją teraz u brzegu Gangesu i zajmują się tą najgorszą pracą, czyli między innymi paleniem ciał zmarłych, ale też innymi. Pochód ze zmarłym po głównej ulicy w miasteczku. Tak, tutaj też. Ale to jest w ogóle chyba pierwsza główna ulica w tych miastach, w których byliśmy, na której dominuje raczej ruch pieszy niż no, taki zmotoryzowany. Ziomal siedzi, wygląda jak Gori. I nawet zaprasza ludzi do zrobienia im zdjęcia albo z nagrania filmu. No i potem wyciąga się no, po rękę po szanę. Ceremonię przeprowadzają bramini, czyli członkowie tej najwyższej kasty. Czytałem w ogóle artykuł na temat tej ceremonii sprzed 4 albo 5 lat. No, autor tego artykułu pisał, że to jest takie bardzo lokalne i raczej rzadko uczęszczane wydarzenie. A teraz przyszliśmy i ludzi jak porówków, nie? Ceremonia, która za chwilę będzie miała tutaj miejsce, nazywa się Arti. Jest to codziennie odbywająca się tutaj ceremonia ku czci matki Gangi. Słuchajcie, ile tutaj ludzi w ogóle jest, nie? Tutaj na łodziach pełno, to w tym mrowie. Tysiące ludzi, normalnie tysiące. Powiem wam szczerze, że mam bardzo sceptyczne odczucia, jeśli chodzi o to szalone miejsce, o to szalone miasto. Bo z jednej strony wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego miejsca na świecie. To jest po prostu coś unikalnego na skalę światową. Ale z drugiej strony są takie rzeczy, które psują cały vibe wokół tego i nie powinno ich być po prostu, wydaje mi się. Szkoda, że nikt tego nie jest w stanie kontrolować i temu zaprzestać, bo na pewno dużo by zyskało na tym, nie? Mnie to straszy to miejsce nawet trochę, nie? Tak, boisz się. Że taki jest taki nieprzyjemny, na pewno nieprzyjemny tutaj. Jak na to wszystko patrzysz, siedzisz i przed tobą się człowiek pali. To jeszcze dźwięki takie specyficzne, zapachy. I te psy w ogóle, wiecie, chodzą po tym jak to trochę stygnie. I wygrzebują resztki. Wygrzebują resztki, no. Warto było odwiedzić na pewno i mimo, że było ciężko, psychicznie czuję się stłamszony trochę, ty pewnie też. Ale nie żałujemy mimo wszystko, więc dziękujemy, że byliście z nami w czasie tej niesamowitej podróży. Widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie łapkę w górę, jeśli nie jest to dla was problem. Będzie nam miło. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.